24 października 2021, Ewiner, druga liga, 14 kolejka rozgrywek w Stężycy. Gospodarze Radunia Stężyca podejmowała Hutnika Kraków, Maciej Szcześniewski. Witam Państwa bardzo serdecznie, będziemy mieli wspólnie przyjemność oglądać skrót tego spotkania. Składy obydwu zespołów: Sebastian Letniowski, tener gospodarzy, posłał do boju numer 1 Tułowiecki w bramce, 4 Szur, 6 Kosznik, 13 Lizakowski, 19 Murawski, 3 Kuźniarski, 7 Szuprytowski, 8 Deja, 10 Stępień, 27 Letniowski i 20 Miller. Natomiast Hutnik, 33 w bramce Leszczyński, 4 Kędziora, 17 Staż, 21 Bernal, 23 Stawarczyk, 45 Ojo Kowalski, 7 Świątek, 10 Hafes, 13 Zmorzyński, 25 Kielisz i 38 Wilczyński. Taki skład desygnował do boju Krzysztof Lipecki. Ławki rezerwowych. Szczególnie warto zwrócić uwagę na ławkę rezerwowych gospodarzy, gdzie zawodnicy naprawdę nie byle jacy, bowiem znaleźli się na niej chociażby Fadecki czy też Łuczak. A więc zawodnicy, którzy mają na swoim koncie występy w wyższych klasach rozgrywkowych aniżeli Ewiner, druga liga. Początek tego spotkania. Piąta minuta gry. Stały fragment dla gospodarzy. Ustawieni ławą w swoim polu karnym, Hutnicy zapomnieli o Dei, który na 17 metrze zrobił to, z czego jest doskonale znany, a więc przyłożył solidnie z dystansu. No i bezradny był Arkadiusz Leszczyński. Proste podbicie, też musiał się troszeczkę nagimnastykować Deja, aby tutaj dobrze, soczyście w tą piłkę trafić. No ale zrobił to naprawdę kapitalnie i bardzo szybko. Hutnicy lekko podłamani, bowiem już w piątej minucie stracili pierwszego gola. Starali się od razu odrobić tą jednobramkową stratę podopieczni Krzysztofa Lipeckiego. Dośrodkowanie Stasza. No ale tam w polu karnym Tułowieckiego nikt z Hutników tej piłki nie przeciął. Próbował ponowić tą akcję Hafes. Zagrał miękką piłkę w kierunku Kielisza, no ale nie zdążył. Patryk Kielisz, który dostał szansę w pierwszym składzie do tej piłki. Krzysztof Świątek, piłka podbita, próbował uderzyć w kierunku dalszego słupka Michał Stasz, ale to uderzenie zostało zablokowane. 10 minuta. No i wydawało się, że Hutnicy tutaj nie składają broni, że kolejne minuty to będzie napór gości. Tymczasem błyskawicznie wyprowadzona szybka akcja spod własnej bramki. Był przy piłce Radosław Stępień, kapitalny podaniem obsłużył Michała Millera. No i w 10 minucie spotkania było już 2-0. Bierna postawa zarówno Stasza, jak i złe ustawienie Javiego Bernala, który występował w tym spotkaniu na środku defensywy, zupełnie nie kontrolował, gdzie jest za jego plecami Michał Miller. No i bezradny był Arkadiusz Leszczyński, jeszcze taką rozpaczliwą interwencją starał się tutaj coś zdziałać, ale też trzeba przyznać, że gracz z numerem 20 na żółtej koszulce bardzo spokojnie, z chłodną głową wykończył tą sytuację. Hutnicy mocno podłamani, jeszcze dobrze w to spotkanie nie weszli, a już musieli odrabiać dwubramkową stratę. Kielisz, 22 minuta, próbował tak dość przytomnie wycofać tą piłkę w okolice 16 metra, no ale znowu tutaj zablokowali tą akcję gracze trenera Letniowskiego i błyskawicznie popędzili do przodu. 23 minuta, tym razem to uderzenie było niecelne. Stępień bardzo dobrze prezentował się, gracz z numerem 10, obsłużył Lizakowskiego, dobrym podaniem piłka podbita, ostatecznie dopada do niej Damian Szuprytowski. No i też, jak się potem okazało, jeden z najlepszych zawodników na murawie w tym dniu, bardzo soczystym, też precyzyjnym strzałem z tak zwanego dropsztyka pokonuje Arkadiusza Leszczyńskiego. Hutnicy byli rozbici. 25 minuta i było już 3-0. Tutaj w zasadzie ciężko się było pozbierać graczom trenera Krzysztofa Lipeckiego. Kolejne prostopadłe, penetrujące podanie. No rozbita całkowicie, rozluźniona defensywa Hutnika. Te szyki zupełnie nie były zwarte. Zupełnie ta defensywa drużyny biało-błękitno-niebieskich nie przypomina
tej szczelnej defensywy z rozgrywek poprzedniego sezonu wiosną. Każdy w zasadzie taka próba prostopadłego zagrania kończyła się sytuacją dla drużyny Raduni. Tutaj czwarty gol, 26. minuta, a jego autorem Radosław Stępień. Hutnicy nie składali jednak broni. Cóż innego mogli zrobić? Musieli po prostu starać się jakoś otrząsnąć z tego letargu i zdobyć chociażby jakiegoś gola honorowego, czy też takiego dającego nadzieję. No i to się udało. W 40. minucie popisał się ten, o którym akurat można mówić raczej w samych superlatywach, jeśli chodzi o zespół Hutnika w tym sezonie, a więc wypożyczony z Arki Gdynia Jakub Wilczyński bardzo ładnie obrócił się z piłką i umieścił ją w siatce. Tuż przed przerwą, w 43. minucie, kuriozalna sytuacja. Michał Miller w zasadzie z metra nie trafia do pustej bramki. To powinno być 5-1. W ogóle ten mecz obfitował w bardzo dużą ilość sytuacji takich klarownych, wręcz stuprocentowych do zdobycia gola. Tutaj takową miał Krzysztof Świątek, ale też ten strzał był bardzo słaby, był taki sygnalizowany, połapał się w tym wszystkim Kacper Tułowiecki. No i mógł tak naprawdę Hutnik, biorąc pod uwagę te sytuacje, które widzimy i które widzieliśmy wcześniej, mógł pokusić się o zdobycie nawet trzech bramek do przerwy. Równie dobrze po pierwszej połowie na tablicy wyników mógł widnieć wynik chociażby 5-4. Kolejna sytuacja, to już druga połowa. Wilczyński na wślizgu próbował zaskoczyć Tułowieckiego, ale też trzeba przyznać, że bardzo dobrze dysponowany był młody bramkarz Raduni Stężyca. Tutaj próbował Zmorzyński, który też w ostatnim czasie nie ma co się czarować. Jest pod formą. Tutaj kolejne właśnie takie nieprzyjemne zagranie. Kiks Bernala. No to wyglądało momentami, mówię o grze defensywnej Hutnika, jak sabotaż. Bardzo proste błędy, które z premedytacją wykorzystywali gracze trenera Sebastiana Letniowskiego. Zmorzyński. Hafes w drugiej połowie już Radunia wyraźnie spuściła z tonu, raczej postawiła na spokojne utrzymywanie się przy piłce i raczej próby kontrataków dali się wyszumieć Hutnikom gracze z północy Polski. Tutaj taki nieprzyjemny strzał sprzed pola karnego ostatecznie do celu nie trafił, ale tam jeszcze była obcierka, rzut rożny, świetna piłka, którą zagrał w pole karne Radosław Stępień. Spójrzmy na to jeszcze raz. Przegrywa pojedynek główkowy Piotr Stawarczyk. No i głową Przemysław Szur w 66. minucie umieszcza piłkę w siatce. Stępień. Kolejna sytuacja. Lewą nogą przeniósł piłkę nad poprzeczką. 74. minuta. Kolejna stuprocentowa szansa dla drużyny ze Stężycy. Tym razem wprowadzony na murawę z ławki rezerwowych Łuczak. Strzelił prosto w Leszczyńskiego. No, mnożyły się te sytuacje po szybkich atakach. Tak jak już wcześniej wspominałem, defensywa Hutnika przypominała po prostu sito. Były bardzo duże dziury, które wykorzystywali gracze gospodarzy, a tutaj w 84. minucie drugi gol w nagrodę za jednak też trzeba przyznać ambitną postawę drużyny trenera Lipeckiego, bo ile można mieć pretensje do jakości gry, to do takiej ambicji sportowej postawy na pewno zastrzeżeń mieć do Hutników nie można. Próbował kilka razy w ostatnich sekundach, ostatnich minutach tego spotkania Kędziora, po stałych fragmentach gry kilka razy starał się tymi swoimi mocnymi uderzeniami, prostym podbiciem zaskoczyć Tułowieckiego, no ale to ostatecznie się nie udało. Hutnik przegrywa kolejne spotkanie 5-2 w Stężycy, no i sytuacja w tabeli zaczyna być naprawdę katastrofalna. Tylko 8 zgromadzonych punktów na koncie po 14 kolejkach. Radunia Stężyca w tym momencie jest na czwartej pozycji i obiera kurs na Fortuna pierwszą ligę. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za skrót tego spotkania. Maciej Szcześniewski. Do usłyszenia.